Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Alien Isolation w moim wykonaniu. Ostatnio dotarliśmy do naszych przyjaciół, którzy jeszcze tam stoją. Teraz musimy udać się do sterowni systemu tranzytowego po to, by uruchomić w ogóle cały system, byśmy mogli na spokojnie się stąd wyrwać i zabrać. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że obcy cały czas gdzieś tu jest. My do końca nie wiemy gdzie, nie wiemy ilu ludzi tu jeszcze może być prócz nas. I kto jeszcze jakie kłopoty na nas sprowadzi. Dobra. Scena troszkę jak w ósmym pasażerze pasa. Jak w filmie ósmy pasażer Nostromo. Trudne słowo sobie wybrałem. Zwykła siekierka. A my dalej mamy nasz młotoklucz, przyjaciel każdej kobiety. Dobra. Dawaj, klamra usunięta. Przywołaj windę, ok. Ciekawe, jak długo będziemy czekać. Dobra, ok. Do działu kontroli? Tak jest. Do sterowni systemu tranzytowego. Mamy dość dużo amunicji do rewolweru, to jest spoko. Tak naprawdę wystrzeliłem tylko dwa naboje. Fuck, o co tu chodzi? Cały czas słyszymy w tle jakieś huki. Huki trzaski. Coś czujesz, że zaraz tu może być coś niemiłego. Tylko kto? Hello? I know someone's in here. Need to see the fan. It's all I want. Calm down in there, you android fuck. Fuck. Wonder what the kids are doing right now. What the? Ah, must have just been those weird noises the station makes. Piernicze. Ja może pójdę dalej stąd. Jedną dźwignię włączyliśmy. Gościu tu chyba dalej jest. To a lot of trouble to secure this place. Ciekawe, czy mnie widział. This place creeped me.
me out even before it all went to shit. Dobra, jest. Nie wiem, czy gościa załatwić. Czy dać sobie spokój. Why the hell did I agree to come out here? No tak naprawdę to mógłbym go przyłoić kluczem trochę. Someone must know what's going on. Tylko pytanie, czy warto? Może sobie pójdzie. Poczekamy jeszcze chwilę. Jeśli sobie nie pójdzie... to może zdecydujemy się wyjść i go machnąć kluczem. Fuck. Myślałem, że już patrzy na mnie. You're not going anywhere. Czyli co, wie, że tu jestem. Show yourself and I'll make it quick. Wonder what the kids are doing right now. Gościu chyba ma dzieci, bo cały czas coś o tych dzieciach gada. Chyba będziemy musieli wyjść i zrobić z nim porządek. No, jest coraz bliżej, dołem idzie tym razem. Nie, górą dalej. This place creeped me out even before it all went to shit. Dobra, stoi tam. Just need to see the family again. It's all I want. Dobra, jest. Oh, I can't remember the last time I slept. How do I get off this wreck? Dobra. Sorry, gościu, ale chyba nie było innego wyjścia. Przynajmniej ja takowego nie widziałem. Dobra, uruchomiliśmy jedną dźwignię. Teraz pytanie, czy ta dźwignia... Otwórz układ sterowania systemem tranzytowym.
Fuck, nie wiem, on tu kogoś zamknął czy coś. Dobra. Fuck. Tam jest, dobra. Nie wiem teraz, czy... Czy on nas widzi, czy nie? Dobra, gość się stąd idzie. No nie idzie, no. Co dziwne. No to jak masz inne zmartwienia, to idź stąd. Pójdzie sobie? Czy wróci? Dobra. Fuck. Jezus Maria. Dobra. To było niezłe. Zobaczmy, co jeszcze tu możemy znaleźć. Słuchaj, bydlaku, myślisz, że coś przemieszcza się kolejką, dobra? Sprzątną cię, jak cię zobaczą, trzeba pozwolić mi się przyłączyć, nie przeżyjesz nawet tygodnia. Ładny rozpiernicz tu ten android zrobił. Pusty. Palnik gazowy. Pięknie. Amunicja do rewolweru, jak zawsze przydatna. Zapisujemy. Klasycznie, tak na wszelki wypadek, jakby nam się coś akurat miało stać. Co my tu w ogóle mamy jeszcze? Pałka ogłuszająca, apteczka, mołotow, mina, granat hukowy.
Bomba, bomba, mołotow, bomba rurowa, apteczka, pałka, rewolwer. Dobra. To takie buty. I na wierzch, jeszcze nie. No trwa to trochę. I dup na ziemię. Dobra, przynajmniej wiemy, że się zamykają. Take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. We can wait. Taylor can't. I can catch the next car. Your call. Dobra. Czyli my odważnie jak najbardziej postanowiliśmy zostać. Czemu nie? Guys, it's Sinclair. We need supplies. Take what you can from whoever you want. I found an area in habitation where we can seal ourselves in and wait for rescue. I've got guys welding vents shut and shutting off elevators. Plan is to make it watertight. There's no room for more people in the sanctuary, but we can make space for their food, meds, water and guns. If we're gonna get everyone through this alive. Spoko, gościu. Kosztem wszystkiego. Oczyszczanie powietrza do tranzytu. System alarmowy. Dostęp do drzwi. Obraz z kamery wyłączymy, włączymy. Aha, jeszcze jeden. Oczyszczanie powietrza, oczyszczanie powietrza. Pamiątki. Dobra, weźmiemy, wyłączymy oczyszczanie powietrza, a w tranzycie włączymy dostęp do drzwi. To będzie dla nas chyba najlepsze. Gdzie my jesteśmy? Aha. Dobrze idziemy. Ale mam takie przeczucie, że... Właśnie. Miałem takie przeczucie, że to będzie zbyt proste, żeby to było możliwe. Że my sobie tak po prostu wejdziemy w tranzyt i będziemy spokojnie czekać. Do którego ja się mam udać w ogóle? Dobra. Jedna część załatwiona. Dwie osoby. Dobra, nie widział nas. Kurde, nie słyszę ich. Dobra, są. Jest jeden. Let's go find Sinclair. No way we should be losing. Safety in numbers.
not even sure of that anymore. That thing is unstoppable. Give me one clear shot. Dobra. Goście chyba sobie już pojechali. Dobra, okej. Kolejny krok do przodu, jedziemy do wieży mieszkaniowej. Tak chyba to się nazywało. Unikaj hałasu, bla bla bla. Przetrwanie na stacji jest dużo prostsze niż myślisz. Jasne. Pokój w pokój razem z obcym. Przegrupuj się z Samuelsem Taylor i szeryfami. Piękne i proste zadanko. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dostań się do biura szeryfa. Ok. Ha! You talking to me? Serving the Solomon's Galleria Mall, Colonial Marshall Bureau, and Seeks and Habitation Suites. Dobra, na szybko, oczywiście standardowo zapis gry. To jest akurat w tym momencie najważniejsza rzecz. Wszędzie pozamykam. Słyszę, jakby coś szło kanałami. Ripley, we're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. No welcome committee? Just get up here. Wait's up. Dobra. Coś czuję, że to jednak nie będzie tak proste, jak opisują. Tu mamy schemacik. Biuro szeryfa. Duży teren. Bardzo duży. Colonial Marshals. Fuck the Marshals. Piękny napis. Poczułem się jak w Polsce. Ja bym się jeszcze przeszedł i zobaczył, czy możemy tu coś zgarnąć. Bateria do pałki ogłuszającej jak najbardziej się przyda na wredne androidy. Których już tak naprawdę rozpracowaliśmy i wiemy, jak załatwiać. Po cichu oczywiście. Najpierw elektrowstrząsem, a potem pałką. Młotokluczem w głowę. Czujniki. Etanol. Ciekawe. Środek spajający też niepotrzebny. Mamy full, mamy wszystkiego full tak naprawdę. No tak, wszystkiego full. I teraz nie wiem, co z tym zrobić. Możemy na pałę skonstruować z każdego urządzonka po jednym. Zobaczyć w ogóle, jak to działa. Też tak możemy zrobić, bo w sumie nie używam tych urządzeń. A można by wymyśleć jakąś ciekawą strategię na jakiś tam przedmiot, tak? Tylko, że znowu z drugiej strony mamy kilka hałaśników, ale to nam może ściągnąć na głowę również naszego lubieńca obcego. Calm down, we're safe now. Waits has a plan. A plan? Really? His fucking plans haven't done us much good so far. Was that you? Did you get the transit running? Nice work. Maybe we'll be safe here. For now anyway. Dobra, co dalej?
To jest jakiś gościu. To jest nasz Samuels. Dobra, nie będę tu używał czujnika ruchu, bo tu wszystko się rusza. Zobaczmy, co z Taylor. Stable. Should be walking soon enough. Samuels is with her now. Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlo in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlo's ship? The Anisadora. No właśnie. Gdzie jest jego statek? Put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Bach. Go talk to him. No dobra, pójdziemy. Pójdziemy pogadać z Marlowem. Ale małpa. Jaki gościu. Marlo? Who wants to know? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Well, shit. We never found her ship, Ripley. Przy Nostromo wyleciał w powietrze. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Dobra. I co teraz? Będziemy oglądać film. Ósmy pasażer na stromu. Come check. You get me, Lewis? A little fuzzy, Marlo, but you're coming through. Let's take it slow. I want to get to that piece. Taka wejściówka. I'd need scanning equipment to find it, Heist. Okay, enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Co to jest? Dobra, mapy nie mamy, ale ten skaner to mi nic nie pokazuje. Dobra, idziemy. Ciekawe, co to w ogóle za planeta. Chłopaki, idziecie? Pięknie. Pogoda w sam raz dla mnie. Może na was poczekam, bo się jeszcze zgubicie. Kurde, obcy potrafi żyć w skrajnych temperaturach. Czy to dla niego nigdy nie był problem? I'll have a look around. See if I can find a weak spot. Wait here. Rzeczywiście dziwne. Sorry za mój kaszelek. Mam znaleźć jakąś drogę dookoła.
Give me a leg up. Dawaj, gościu, dawaj stopkę. I found a path. Checking it out. Then you wait some more. Dobra. Dosyć tu wąsko trochę. Wąsko i stromo. No stromo. Fuck. Oh, are you okay? Yeah, I'm good. It was a close one, though. Don't think I'll be able to get back the way I came. Just watch yourself, you hear me? Jasne, jasne. Ja będę uważał na siebie. Masakra jakaś. Normalna masakra. Stay put. I think I found something. Co żeś znalazł? Ja nic nie widzę. Tam nie wleziemy. There's a fissure in the rock. Stand back. I'm gonna blow it. Pięknie. Kabum mi po wszystkim. Są nasze uflutki. Let's get going. Follow me. Co znowu mnie będzie podsadzał? Give me a leg up. I góra. Co my tu mamy? Jaskinia? Oh, fuck. No to my znamy dokładnie ten statek. Każdy, kto widział Prometeusza i obcego ósmy pasażer Nostromo, zna go dokładnie. To nie jest przyjazny statek. Znajdź źródło sygnału. Skafandry mają jak w Dead Space. Te są jakieś takie bardzo... koronki ma na sobie? Jakaś jedna wielka masakra. Wejdź do wraku. No, jasne.
robi się strasznie. Pięknie odwzorowany stateczek. Coś dużego. Ciekawe co? Chyba dużą dziurę w klacie. No tak, zero broni. Tylko jakiś skaner. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. Tak jest. How old must this be? What is it? A cockpit? And make this a ship? I think we found our payload. Żyłe na pewno, nie do końca złota. Hey, sorry, pal. Can it? We're wasting time. Have a look around. It's a life form. It was a life form. Now it's our property. Salvage rights. We need to stake our claim before anyone else does. And Isidore is not prepared for something this big. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. Marlo, we found something. Tracks. Tracks? Looks like something was dragged. But that's not all. Kogoś tu wleczono? What is it? The tracks lead here. Same name that's on the flight recorder. Nostromo. Someone's already been here. Maybe they abandoned ship and landed here. I can see that. Shit. If they were here before us, why is there no record of this place? Well, if they're still alive, there goes our salvage. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. A co tu w środku? Dziura? Dziurawa dziura. Dobra, ja widzę tam jeszcze kanał, więc my pójdziemy tam. No tak też nam wskazuje nasz pseudoradar. Szkoda, że nie da się biec, ale dobra, okej. Pociśniemy w żółwim tempie do przodu. Ale ta sala jest pierdykna, nie? No dawaj. Już słyszę jakieś dziwne dźwięki. Może jakiś facemogger? Meeks, I found the beacon. I'm gonna check it out. Co to jest? Lecę. Biegnę ile sił w nogach. I
teraz łup, łup, same obce powciągało ich do środka i po wszystkim. Ho! Bach na ziemię. Zawsze mnie zastanawiają, czy to jest jakieś działo, czy kipieron. Ciekawe, jak to się zapięło. No to zjeżdżamy. Dobra, ale to jest wszystko stopione przecież. Haha. I tu jest właśnie. I tu jest właśnie clue całej kwintesencji obcych. Ej, zostawcie te jaja. Pierdziele, jaka komnata. Ej, zostaw to, mała. Ty nie wiesz, co tam jest w środku. Ja wiem, zostaw to. No i klasyka gatunku. Tak jest. Przyszło mięso. Trzeba się zabawić. I jak każdy człowiek. Ryj do środka i gęba otwarta. Pięknie. Celowanie w kogoś będzie odebrało jako akt agresji. No tak, i buziak ze strony facemogera. If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlowe. Is that right? Well, you know where I am. Wait! My board and the tech spire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Dobra, no to chodźmy. Mam taki sam kod do telefonu. Oh yeah. Let's hope this thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. Jasne. To zwierzę boi się wszystkiego. Na pewno. To jest taki duży piesek. I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. No dobra, okej. Mamy zadanie. Jeszcze się przejdę tutaj do chłopaków. Żyjesz? Waits, we should talk about what happened in San Cristobal. Now, it was a nasty business, and I understand that you want to deal with it as quietly and quickly as possible. But I wanted to make sure you didn't do anything rash. I'm talking about catching the specimen without killing it. If we play it smart, we could be set up for life. I have the connections. I can set it up. You're getting old, Waits. You can't do this forever. And what are you going to do when Sevastopol closes? You have my number. Ransom out. Dobra, ktoś tu miał jakiś plan na życie? O, tamten, okej. Okay. Zobaczymy jeszcze, co jest w terminalu i tak naprawdę ten odcinek będziemy już kończyć. Marlowe, amunicja, uzbrojenie, przecinak plazmowy,
Czarna skrzynka, zegarek, portfel, przypuszczalnie kontrabandowe zapasy medyczne, okej. Okay. Błąd, jakiś pasożyt. Waits, tu doktor, zbadałam właśnie pacjentkę z jakimś nieznanym rodzajem pasożyta. Sprawdziłam nazwisko, które mi podali, ale nie ma takiej osoby w bazie danych Sewastopolu. Chyba przybyła na stację dopiero niedawno. Wie pani coś o tej sprawie? Cisza. O. Waits, to dr Lingard. Just examined a patient with, well, I've never seen anything like it. Some kind of unknown parasite. Dobra. To ci niech se pogadają. Ja jeszcze tutaj ściągnę wszystkie rzeczy, które mogę. Jakieś pakiety, ilości, nie wiem, detale. Dobra, ciekawe jak to wygląda. Yeah! Pięknie, miotacz ognia. Zrobimy sekseru. Ja zapisuję grę, a my spotkamy się już wkrótce w następnym odcinku z serii Let's Play Alien Isolation w moim wykonaniu. Dzięki serdeczne za to, że byliście. Pozdrawiam. Na razie.